Dzień dobry, cześć i czołem. Wracam dzisiaj do was z tematem znowu mebli warsztatowych. Widzieliście tam taką wnękę, która jeszcze została niezabudowana. No i oczywiście, jak każdy taki projekt, muszę zacząć od cięcia płyt. No i tak, tnę sobie te płyty, tak na dobrą sprawę, jakieś odpadowe. Pojawił się głos w poprzednim filmie a propos mebli warsztatowych, że wyleczyłem się z robienia mebli bezoklejanych. No, szkoda mi było kasy, szczerze powiedziawszy, zainwestować w oklejanie tego. A druga sprawa, że mógłbym to zrobić metodą chałupniczą, ale po prostu szkoda mi było najzwyczajniej czasu i roboty do tego. A więc tak, płyty pocięte. Tutaj jedna z wnęk będzie wyposażona w otworki w systemie 32. No i jak widzicie, RC system w ruch i lecimy. Jeden rząd otworów. I po drugiej stronie tak samo. Dwa otwory naraz. Pin leci w wywiercony otwór. I idzie tu naprawdę bardzo szybko i sprawnie. Cały rząd otworów. Rzadko wiercę w meblach takich dla klientów takie otwory. A tutaj po prostu... No, teraz już co? Wiercę boki. Fi 3 przelotowo i Fi 8 pod kołek. Tutaj będzie taka konstrukcja z pionowym podziałem, więc musiałem w wieńcu górnym i dolnym zrobić otwory na środku. No, oczywiście na kreskę, jak najszybciej. Pozbywam się wiertła numer 3, gdyż azalisz będę wiercił w sztorcach. Tu właśnie zakładam przystawkę do sztorców. Dokręcam, żeby na pewno się nie przesunęło. A ponieważ wiercę w środku płyty, wiercę w jednym rogu, obracam na drugi róg, do góry nogami i z jednego ustawienia wiertła obwierciłem cały wieniec dookoła. Tu właśnie możecie widzieć, jak ustawia się głębokość wiercenia, w sensie jak nisko będziemy wiercić w sztorcu. Teraz już kołeczki, moją tradycyjną i ulubioną metodą, żeby wiedzieć, że kołek na pewno znalazł się na miejscu w boku. Trzeba tylko upewnić się, że głębokość, jaką wywierciliście, nie jest za duża, no bo niestety przy wbijaniu nawet młotkiem bezodrzutowym może się okazać, że lamina z drugiej strony po prostu pęknie. I tutaj już lecą samowierty w otwory pilotowe wywiercone trójeczką. Tutaj zdecydowałem się przetestować wkręty, które dostałem od firmy Astra na testy. I tutaj skorzystałem z tych właśnie samowiertów od Astry, które na końcu nie mają wiertełka, tylko mają po prostu szpic. I powiem wam, szło to bardzo ładnie i bardzo zgrabnie. Dodatkowo gniazdo w tych akurat przeze mnie zastosowanych samowiertach było PZ2, więc nie był to żaden torksik czy inny tam, tylko po prostu zwykłe PZ2. I oprócz jednego momentu, gdzie mi tam troszkę poskakało, przyznam szczerze, że szło to bardzo sprawnie i ładnie. I właśnie tutaj mi trochę poskakało, gdyż zaś w jednej ręce trzymałem telefon do tego, żeby wam to ładnie nagrać, a w drugiej wkrętarkę. Ale PZ-y ładnie siedzą na końcówce, jak jest dostosowana. I idzie to dobrze. Nawet mi się nie bardzo chciało docinać HDF-ki, bo to tylko na warsztat. Ale oczywiście co? Zapomniałem podciąć sobie podcokół, który mam na ścianie, a cokoł nie chciałem urywać, więc podciąłem sobie delikatnie tylne ścianki. No i HDF-kę też musiałem dociąć, gdyż azalisz, a tu oczywiście bałagan, poleciał.
Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba film w ogóle w pionie, bo to taki pierwszy mój eksperyment. No i co? Powoli koniec. Szafka już jest. Ta lewa część przystosowana na szerokość pod, no nic innego, cystenery festulowe. A prawa strona przygotowana na takie wyższe rzeczy jak tyczki. Także dzięki za dzisiaj. Jak lubisz takie filmy, zostaw suba, zostaw łapkę i do usłyszenia do następnego. Cześć!